Towarzysze, pojawiają się od czasu do czasu pytania w komentarzach o to, żeby właśnie tutaj się zorganizować, zjednoczyć, żeby właśnie przejść na jakiś wyższy poziom organizacji niż tylko właśnie filmy i komentarze. No więc jakby w związku z tą sprawą, no to chciałbym powiedzieć, że w roku 2017 jest setna rocznica rewolucji październikowej, ale w roku 2017 wkrótce będę miał też urodziny. I co z tego? A to z tego, że będę miał 35. urodziny. 35. urodziny w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej daje mi prawo bierne prawo wyborcze. To znaczy mogę być wybrany, mogę kandydować, starać się o urząd, najwyższy urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No i tutaj różne organizacje komunistyczne na świecie właśnie wykorzystują wybory prezydenckie do tego, żeby no właśnie zaistnieć i tak dalej, i tak dalej. No jeśli spojrzymy na YouTube, no to kilka osób, które kandydowało w wyborach prezydenckich, czyli Marian Kowalski, Braun, nie wiem, Grzegorz chyba, Grzegorz Braun, także Ikonowicz, no i pewnie ktoś jest tam jeszcze, no to jakby na pojawienie się w wyborach prezydenckich, no to jest to, można się wylansować. Więc no, już no, pojawienie się mnie w wyborach prezydenckich w roku 2020, no to na pewno wylansowałoby kanał 100 lat października. Być może ten kanał zmieni nazwę do tego czasu. No a to, co dobre dla kanału 100 lat października, to dobre dla komunizmu. Więc no, no ale tutaj oczywiście z ostateczną decyzją na temat ewentualnego startu w wyborach, no to jeszcze tutaj tej decyzji nie podjąłem, ale na pewno to, co można zrobić, no to dyskutować o ewentualnym programie wyborczym. Więc no ja tutaj mam bardzo negatywne doświadczenia właśnie dotyczące różnych trockistów, reformistów, także stalinowców, którzy wystawiają własnych kandydatów. I właśnie wtedy, kiedy oni idą do wyborów, to oni idą na zasadzie takiej, no, no to byliśmy radykalni i tak dalej, no ale teraz to już jako, jak jesteśmy, idziemy do wyborów, no to trzeba być cywilizowanym, trzeba tutaj robić takie rzeczy, które byłyby dopuszczalne. Ten nasz program, on musi się mieścić jakoś w tych ramach. No. Więc no, moja taktyka jest zupełnie inna. Ja mam program wyborczy, który no, najprawdopodobniej nie będzie się mieścił w ramach obecnej konstytucji. I bardzo dobrze, niech się nie mieści. No to najlepiej w ogóle, jak się ja ogłoszę, że chcę zostać kandydatem na prezydenta i nie zaakceptują mojej kandydatury, wtedy będzie jakby no, kolejny dowód na brak demokracji w Polsce, właśnie wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj przedstawię właśnie kilka punktów programowych. Kilka jakby tej kwestii, no to poświęcę jeszcze kilka filmików. No i jak tutaj będzie taki zbiór, nie wiem, 10-15 jakichś takich punktów programowych i znajdą się ludzie, którzy pod tymi wszystkimi punktami, które ja zaproponuję, będą się pod tym chcieli się podpisać, będą się z tym utożsamiać, to być może właśnie te punkty programowe tej kampanii wyborczej, która być może nigdy się nie odbędzie, albo być może ktoś inny, kto się lepiej nadaje, może pod tym programem wyborczym iść do wyborów. No, ja tam się, mi tam się nie spieszę do tego kandydowania, zwłaszcza, że no dobra, no nie spieszy mi się. No. Ale to, co chcę, to lansować pewien program. Więc pierwszy taki punkt programu, który ja bym tutaj chciał wprowadzić i on by był taką właśnie na plakatach, jako taki no, jeden z głównych właśnie tutaj celów mojej kampanii wyborczej, to jest wprowadzenie 24-godzinnych sądów pracy. Czyli tak jak Ziobro kiedyś wprowadzał właśnie 24-godzinne sądy dla chuliganów, I jest możliwe, żeby jakiś tam, nie wiem, po zamieszkach piłkarskich czy gdzieś tam na ulicy znaleźć człowieka i go sądzić w ciągu 24 godzin. A sądy pracy? To jest jakaś komedia, no. Ludzie tutaj są wyzyskiwani, oszukiwani, nie wypłaca się im pensji i tak dalej, i tak dalej. I te sprawy w sądzie pracy, no to trwają miesiącami. No a wyroki są śmieszne, więc ja uważam, że należy to odwrócić.
należy wprowadzić 24-godzinne sądy pracy. No i właśnie tutaj, no, to tutaj zostawiam w komentarzach i propozycje, jak to by dokładnie to miało funkcjonować. No więc ja proponuję na przykład coś takiego, no, że za, nie wiem, za spóźnienie się z wypłatą pensji o jeden dzień, no to konfiskata majątku i wysłanie burżuja do 10 lat obozu pracy, na przykład, nie wiem, pracy w chłodni, o, niech sobie w chłodni popracuje, 10 lat niech sobie tam popracuje. Co dalej? No za molestowanie seksualne właśnie przez menadżera czy burżuje jakiejś tam pracownicy, no to kastracja. I też oczywiście rekwizycja majątku. No i tutaj kolejne kary. No i tak sobie możemy właśnie wprowadzić taki cały nasz kodeks pracy, właśnie wszystkie możliwe wykroczenia, jakie znajdujemy właśnie w środowisku pracy, na przykład za podniesienie głosu na robotnika. O, to już jest wykroczenie. Jeśli jakiś menadżer krzyczy na robotnika za coś takiego, od razu 3 lata obozu pracy. No. Więc ja mniej więcej tak to widzę, no, że właśnie no, tutaj zwracam się do Was, towarzysze, no, z propozycjami, żeby to rozwinąć, no, jak to dokładnie miałoby to funkcjonować, ale w każdym razie no, hasło 24-godzinne sądy pracy, tak żeby to było automatyczne, że po prostu jednego dnia robotnik jest obrażony, następnego dnia już jest proces. A pojutrze, no to już menadżer czy burżuj już jest w obozie pracy. No. Tak ja to widzę. No więc kolejny postulat właśnie z mojej kampanii wyborczej przyszłej, no to byłoby no, wycofanie się, wypieprzenie wojsk amerykańskich z Polski jako okupantów, ale to jest oczywiste, po tym to się ileś tam inni też się mogą podpisać, więc ja tutaj idę dalej. Więc jestem za wypieprzeniem okupacyjnych wojsk amerykańskich z Polski, i równocześnie jestem za tym, żeby wszystkie osoby odpowiedzialne za wprowadzenie wojsk okupacyjnych na terytorium Polski zostali jako zdrajcy postawieni pod Trybunał Stanu. No i tutaj mamy taką dobrą tradycję właśnie z powstania kościuszkowskiego. Ja ogólnie no, Tadeusza Kościuszkę tutaj bardzo cenię. No więc no, właśnie w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku no to na ulicach Warszawy wieszano Targowiczan, czyli tych zdrajców właśnie, którzy do tłumienia tam różnych tam konstytucji 3 maja, no to oni tam zaprosili wojsko rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie w Warszawie mamy już taką tradycję. Mamy centrum Warszawy, to jest tam chyba była ulica Miodowa czy Krakowskie Przedmieście, już nie pamiętam. No w każdym razie no, tam na pewno jeszcze są latarnie. Tam na pewno są jeszcze latarnie, więc my możemy po prostu wrócić do tej naszej polskiej tradycji powstania kościuszkowskiego i po prostu wszystkie te osoby odpowiedzialne za sprowadzenie wojsk amerykańskich na terytorium Polski, czyli prezydent Andrzej Duda, czyli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i kilku innych, no żeby oni właśnie no, zostali posadzeni właśnie przed Trybunałem Stanu pod zarzutem zdrady państwa. No i no niech sąd decyduje, jaka tutaj miałaby ich spotkać kara. No w każdym razie, gdybym ja został prezydentem, to bym zaproponował, no tak jak, nie wiem, chyba w Konstytucji jest właśnie taki zapis, że prezydent ma prawo ułaskawienia, no to ja bym tutaj wprowadził inny zapis, że właśnie prezydent ma prawo tutaj no, zmienienia wyroku, ale w tym kierunku, żeby on był bardziej radykalny. No. Więc no, nawet jakby sądy ich uwolniły, to ja bym karę dla nich znalazł. No w każdym razie no, no, na pewno miałoby to swój akcent komiczny, że jest jakaś tam, no, wyobraźmy sobie, że zebrałem te podpisy, jestem zarejestrowanym oficjalnie kandydatem na prezydenta Polski, jest jakaś tam debata kandydatów, no i właśnie w czasie tej debaty, no to ja grzecznie w garniturze ze wszystkimi się witam, dzień dobry, i później w czasie debaty, no to właśnie mówię, ty Duda, ty Macierewicz, i tam właśnie każdego bym wskazał palcem, każdy miałby swoje dosie, ci wszyscy, którzy popierali wkroczenie wojsk amerykańskich na terytoria polskie,
I wszystkim bym jakby wprost na wizji powiedział, wy tutaj, no, moim celem wyborczym, wy tam macie swoje programy i tak dalej, a moim program wyborczy to jest to, żeby was postawić przed Trybunałem Stanu i żeby was powiesić. I tak na żywo im właśnie to powiedzieć, no, no na pewno byłoby śmiesznie. No właśnie taki kolejny postulat wyborczy, no to on by dotyczył właśnie no, już tego przyszłego społeczeństwa. Nie wiem, jak dokładnie to ugryźć jako postulat, ale chodziłoby o to, no, żeby wprowadzić takie, no, żeby to nowe społeczeństwo bezpośrednio właśnie po tym przejęciu władzy, no to podzielić je na takie trzy kasty. Trzy kasty. No więc pierwsza kasta to byliby robotnicy, którzy przepracowali w swoim życiu więcej niż 15 lat na przykład. A więc w jakiejś ciężkiej pracy, no właśnie, wszyscy ci robotnicy fizyczni, jacyś górnicy, jacyś inni, no wszyscy ci, którzy pracowali w ciężkich warunkach. Grupę tą bym rozszerzył także o ludzi, którzy wychowali się w biedzie. Czyli wszystkich tych, jakichś, no, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych, którzy żyli w nędzy, rolników też, którzy właśnie, no wszystkich tych, którym było źle w kapitalizmie, no to byłaby ta pierwsza grupa i ta pierwsza grupa, no to cieszyłaby się tym przywilejem, że pracowałaby tylko 20 godzin tygodniowo w jakichś takich lekkich pracach. No i mogliby przejść na emeryturę w wieku 50 lat. I to jest ta grupa społeczna, do której ja adresuję swój program i która właśnie celem dyktatury proletariatu jest właśnie dyktatura tych ludzi, no, którzy zawsze teraz jest im źle, są wyzyskiwani, po prostu ciężko im się żyje. I to oni jakby powinni widzieć swój interes w tym, no, żeby zmienić porządek społeczny, no, żeby wprowadzić właśnie. Druga kategoria ludzi, no to to byłaby, no, to byłyby wszystkie te osoby, które, no, to albo dzieci tych, którzy już jakby jest nowe społeczeństwo i tak dalej, albo po prostu inni ludzie, którzy, no, nie pracowali aż tak ciężko, no i oni by po prostu, to by najprawdopodobniej była większość tego społeczeństwa. Więc to by po prostu było tak, że więc ludzie, którzy tam pracowali w jakichś lżejszych zawodach, inteligenckich, czy coś tam, no w każdym razie nie ci, którym było aż tak bardzo źle, no to oni by właśnie pracowali te 30 godzin tygodniowo z możliwością przejścia na emeryturę w wieku 55 lat. I, no i tak docelowo, no to tak, nie wiem, przez 50-100 lat po rewolucji, to mniej więcej tak by to wyglądało, że całe społeczeństwo to by funkcjonowało tak, jak ta kasta numer 2 bezpośrednio po rewolucji. No i w końcu kasta numer 3. Więc kasta numer 3 byłaby zarezerwowana dla ludzi, którym dzisiaj jest dobrze. Dla tych wszystkich bogaczy, dla tych wszystkich pasożytów, nierobów, jakichś tam adwokatów, jakichś tam dziennikarzy z TVN-u i Gazety Wyborczej. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać. Oczywiście dla tych wszystkich tam członków partii liberalnych, dla wszystkich bankierów i tak dalej, i tak dalej. No to dla nich bym właśnie stworzył taką kastę numer 3. No i każdy ten członek tej kasty numer 3 miałby obowiązek ciężkiej pracy fizycznej w wymiarze 50 godzin tygodniowo, tak jak to pracuje się w wielu krajach trzeciego świata, tak jak ludzie w Polsce pracują często, żeby tutaj związać koniec z końcem, to oni muszą łapać te 2-3 zawody. No. Więc oni by mieli obowiązek właśnie takiej ciężkiej pracy fizycznej 50 godzin tygodniowo z możliwością przejścia na emeryturę w wieku 75 lat. Chodzi o to, żeby oni w ogóle stracili nadzieję, żeby no, tak jak dzisiaj ludzie, którzy no, po prostu nie mają żadnej nadziei, wszyscy ci biedni, przychodzi emerytura, mają te lat 60 i kilka i dostają tam z ZUS-u kilkaset złotych, no z tego się nie da utrzymać, oni muszą cały czas pracować i zero nadziei. No właściwie jedyną tutaj no, formą wyjścia z tej sytuacji no to jest śmierć, no. Bo ten. Więc no chodzi tutaj o odwrócenie tej sytuacji, o to, no, żeby te wszystkie pasożyty, ci wszyscy tam właśnie bogacze, żeby oni no, po rewolucji no,
nawet nie chodzi o to, żeby tworzyć obozy pracy. Oni, żeby po prostu w ramach normalnej pracy, informatyka idzie do przodu, więc można by ich tam jakoś zaczipować czy coś i każdy by wiedział, aha, to ten tutaj, no to właśnie, to był taki przedrewolucyjny laluś, było mu dobrze, to on sobie teraz popracuje, no. I właśnie chodzi o to, żeby im wybierać takie zawody, no właśnie jak chłodnia, albo usuwanie azbestu, no to moje prace, no. Co jeszcze? No zmywak, wywożenie śmieci, no i co tam możemy sobie wymyślić? No wszystko to, co takie najbardziej jest właśnie szkodliwe dla zdrowia, nieprzyjemne. O, praca w rzeźni na przykład, no taki ten, to żeby oni właśnie sobie tak pracowali, tak bardzo chcieli wydłużyć wiek emerytalny, no to będziecie mieć wydłużony wiek emerytalny do 75 roku życia. No dobrze, towarzysze, na dzisiaj tyle, czyli trzy postulaty. Sądy pracy 24-godzinne, postawienie zdrajców przed Trybunał Stanu, no i właśnie tutaj jakaś taka, porewolucyjna, jakaś taka, takie zadośćuczynienie. Więc, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli Wam się to podoba, to tutaj możecie rozbudować te moje punkty. Czekam na Wasze propozycje i tak właśnie, chodzi o to, żeby tak zebrać właśnie takich 10-15 punktów, z których żaden z tych punktów nie będzie atrakcyjny dla konkurencji, więc nikt nawet nam tego programu politycznego nie ukradnie, i go nikt nie ruszy, To już jeden taki punkt, to już powiedzą, co za ekstremiści, co za coś tego, a ja chcę mieć właśnie cały program wyborczy, właśnie złożony z takich punktów, żeby właśnie tutaj wypełnić wszystkie sprawy formalne, czyli zebrać te podpisy i tak dalej i z tymi podpisami iść do komisji wyborczej i żeby oni właśnie pokazali, jaka ta właśnie polska demokracja to jest oszustwo, i żeby oczywiście mnie nie zarejestrowali. Wtedy miałbym o czym mówić na kanale. Więc towarzysze, zapraszam do dyskusji. Pozdrowienia.